Musi odbyć już w najbliższą niedzielę, czyli jutro. Bardzo aktywnie pracujemy z naszymi wyborcami, organizujemy spotkania. Tak jak Państwo wiecie, zapowiedzieliśmy 2 tygodnie temu wielką ofensywę Prawa i Sprawiedliwości, która odbywa się w weekendy. W ubiegłym tygodniu odbyło się ponad 120 spotkań w różnych miejscowościach województwa świętokrzyskiego. W ten weekend będzie bardzo podobnie. Kilka tysięcy takich spotkań przez 8 tygodni, które jeszcze nas dzieli do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bardzo aktywnie zbieramy również podpisy. Tych podpisów mamy już około 15 tysięcy. To jest w tempie 7,5 tysiąca na jeden tydzień. To jest niezłe tempo. Mam takie przekonanie, że około 25 tysięcy podpisów zbierzemy tutaj w województwie świętokrzyskim, ale tak naprawdę nam najbardziej zależy na tym, aby tu uzyskać dobry wynik wyborczy. Mam takie przekonanie, że 250 tysięcy to takie minimum, które padnie na listę Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Bardzo aktywnie pracują nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Ja dzisiaj pragnę wyrazić wielką radość, że tutaj pośród nas w Kielcach, w stolicy regionu świętokrzyskiego, jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk, nasz kandydat do Parlamentu Europejskiego, któremu towarzyszą parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, pan poseł Marek Kwitek, pan senator Krzysztof Słoń, jest marszałek województwa świętokrzyskiego, pan Andrzej Będkowski, przewodniczący sejmiku, pan Andrzej Bruś, radni. Bardzo się cieszymy z tego, że pan poseł Arkadiusz Mularczyk odwiedza dzisiaj ziemię świętokrzyską. Mam takie przekonanie, że też przyczyni się do tego, że wyrobimy więcej niż to 250 tysięcy, które sobie zakładamy na tę kampanię wyborczą. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy w pełnej gotowości. Gotowy jest również nasz elektorat, z którym spotykając się uzyskujemy bardzo dobre recenzje. Te spotkania, które odbywamy, one się dzieją wokół Deklaracji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, jak i Piątki Kaczyńskiego, która jest naprawdę przyjmowana jako super pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, ja teraz poproszę pana posła Arkadiusza Mularczyka, żeby zechciał Państwa zainteresować swoim przesłaniem, z jakim przyjeżdża tutaj na ziemię świętokrzyską, gdzie no, będzie zabiegał o jak najlepszy wynik. Panie proszę, żeby tylko jeszcze doprecyzować, 250 tysięcy głosów to w województwie świętokrzyskim, czy w okręgu województwie świętokrzyskim. To chyba powiedziałem wyraźnie. Chciałem się dopytać, bo wybory europejskie, więc jednak okręg mamy trochę większy. No tak, ale my pracujemy na dobry wynik dla całej listy tu w województwie świętokrzyskim, bo nasza jurysdykcja już na Małopolsce jest bardzo ograniczona. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze chciałem bardzo podziękować panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi oraz kolegom parlamentarzystom, panu marszałkowi, radnym za udział w tej konferencji prasowej. Szanowni Państwo, mam przyjemność tutaj wystąpić z moimi kolegami. Chciałem zaprezentować informacje o właśnie moim udziale w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak Państwo wiecie, lista Prawa i Sprawiedliwości obejmuje 10 nazwisk, które zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu. Jestem jednym z kandydatów. Jestem parlamentarzystą od 4 kadencji, zawodu jestem adwokatem. W parlamencie funkcjonuję i pracuję, zajmuję się problematyką spraw zagranicznych, jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, członkiem delegacji do Rady Europy. A także, co jest istotne, myślę, że od prawie 2 lat jestem szefem zespołu parlamentarnego, którego celem jest przygotowanie raportu o stratach wojennych Rzeczypospolitej, który opisuje straty materialne i straty ludzkie, jakie poniosła Rzeczpospolita podczas II wojny światowej. Ten raport jest niezwykle ważnym dokumentem, ponieważ przedstawi straty, jakie poniosła Polska podczas II wojny i będzie może być podstawą do działań o charakterze międzynarodowym. Chcemy też, ażeby ten raport wyceniał straty, które poniosła Polska, tak, ażebyśmy mieli wiedzę, pełną świadomość, jakie te straty były podczas II wojny światowej, ponieważ co jest istotne, że Rzeczpospolita Polska nigdy nie uzyskała od Niemiec odszkodowań za II wojnę światową. Dlaczego to mówię? Dlatego, że uważam, że ta sprawa powinna być też przedmiotem debaty nie tylko w kraju, ale także w Europie, w Parlamencie Europejskim, ponieważ dzisiaj coraz więcej krajów domaga się odszkodowań, reparacji wojennych od krajów, które były agresorami podczas II wojny światowej. I nie tylko Grecy, Włosi, ale także inne kraje, które uczestniczyły po stronie agresorów podczas II wojny światowej. Dzisiaj od tych krajów, dzisiaj różne kraje poszkodowane domagają się odszkodowań.
Musimy pamiętać, że gdyby nie II wojna światowa, dzisiaj Polska byłaby zupełnie w innym miejscu na świecie, w Europie. Nasz kraj poniósł niewyobrażalne straty.